Sprzątaj dywan, niewolniku. Sprzątaj dywan. Witajcie na kolejnym wideo. Firma Tepeling wysłała mi odkurzacz Tapo RV30 Plus. Kiedyś miałem na kanale Tapo RV30. Pewnie się zastanawiacie, czym to się różni. W zasadzie to prawie niczym. No, tylko tym, że tu mamy zasobnik na całe te śmieci z podłogi, a przy tamtym nie było takiego zasobnika. Dobra, rozpakujmy to sobie. Wszystko ładnie zafoliowane i tak dalej. I odpalimy ten odkurzacz. Sam jestem ciekawy, jak to działa. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jak widzicie, mamy tutaj nasz odkurzacz. Mamy tutaj różne jakieś tam pierdoły do odkurzacza, typu jakieś tam dziwne filtry HEPA, jakieś tam, nie wiem co to jest, wolę nie wiedzieć. Kolejna taka zmiotka, nawet jest folia po czymś, nie wiadomo po czym. I tutaj mamy kolejną szmatkę do wycierania podłogi. To jest nasz zasobnik na śmieci. On ma w sobie wbudowany taki system do ssania i potrafi całe te śmieci z odkurzacza do środka wciągnąć. Tylko że jest jeden mały problem. Już wiem, do czego była ta folia zapasowa. Ona była do worków na śmieci z takim zasobnikiem specjalnym, który się wewnątrz wkłada. Ktoś go zapomniał spakować. Na szczęście można to wszystko zhakować. Macie tutaj na zdjęciu, co trzeba zrobić. Wystarczy wcisnąć ten przycisk. I odkurzacz wtedy myśli, że ma worek zapakowany. Tylko no, wiąże się to z pewnymi wadami. To znaczy, żeby opróżnić wtedy ten zasobnik, trzeba go obrócić do góry nogami, wszystko wysypać. A druga sprawa to, jak go za bardzo zapełnicie, to przy ssaniu no, możecie mieć niespodziankę, nie powiem wam jaką. Surprise. No ale tak się kończy czasami hakowanie. No maszyna sobie jeździ, odkurza ładnie. Jak dacie full ssanie, full odkurzanie, w sumie dziwnie to zabrzmiało, to odkurzy wam wszystko. Nawet kota. Ale to głośne jest. Daje czadu, nie? No dobra, to już wiemy, jak działa to zbieranie kurzu. Dosyć głośne. Naprawdę ładnie zbiera. Macie tutaj fotkę, która porównuje dywan przed odkurzaniem i po odkurzaniu. Oczywiście full odkurzaniu, czyli tam dałem w aplikacji Tapo na maksa wszystko, ssanie na maksa. Teraz dobrze. No, ruchy, ruchy, niewolniku. Sam byłem zaskoczony, jak go zostawiłem na cały dzień, żeby odkurzał chatę, to zacząłem i tak sobie jeździł tam chyba 2 godziny jakoś. Dałem na maksa wszystko. I przychodzę, a tu naprawdę różnica jest spora, czyściutko. Podłoga czyściutka, specjalnie jeszcze zrobiłem tak, żeby chata była jak najbardziej zapuszczona. Nie odkurzałem długo, żeby właśnie tego Tapo przetestować. No jest różnica, nawet z takim upierdliwym dywanem, który ma granatowy kolor, każdy paproszek na nim widać. Daje sobie radę. Ładnie podkurza, pozamiata. No to co zamiata, to wciąga od razu. Także daje radę. On wtedy, jak tutaj odkurzy, wraca do naszego zasobnika. Zasobnik przy bardzo dużym poziomie hałasu wszystko wciąga. Na szczęście trwa to króciutko. Sam byłem zaskoczony, jak głośno ten zasobnik chodzi. Głośniej niż chyba głośniej niż karczek nawet. I no ale na szczęście krótko, bo tam chyba tylko 8 sekund jakoś, czy coś koło tego. Jak macie worki, macie cały komplet oryginalny, to nie powinno być problemu. Ja i tak może kiedyś, jeżeli mi nie przyślą na przykład tutaj tych worków z tym takim, z tą taką kasetką do tego zasobnika, no to spróbuję to wydrukować na drukarce 3D. A choćby tak z ciekawości, żeby zobaczyć, czy to w ogóle jest możliwe. Dobra, kończymy filmik. To był taki króciutki filmik o tym odkurzaczu, o próbie jego zhakowania. Także kończymy filmik. Trzymajcie się, cześć.